Dobry wieczór Państwu. Ja bardzo przepraszam, znaczy na razie się przedstawię. Nazywam się Dariusz Stola, jestem dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzisiaj wystąpię w podwójnej roli jako gospodarz witający Państwa, ale także jako historyk, moderator dyskusji o 1956 roku, o Polskim Październiku. Warszawski Festiwal Nauki ma serię dużych debat dotyczących różnych dziedzin nauki. W tym roku nasza debata historyczna dotyczy rocznicy, którą obchodzimy niezbyt hucznie. Jak widać, nie mówi się o tym zbyt często. A mija właśnie, za parę tygodni minie dokładnie, rocznica października, czy polskiego października 1956 roku. W moim przekonaniu 56 rok jest najważniejszym rokiem w historii PRL-u. Być może nawet ważniejszym od roku 80-81 powstania Solidarności. Z pewnością oznacza taki zwrot w historii Polski pod rządami komunistów, który głęboko zmienił naturę tego państwa, z państwa stalinowskiej quasi-rewolucji, radykalnej przebudowy nie tylko instytucji państwowych, ale całego porządku społecznego, na państwo, które potem nazwano realnym socjalizmem, które starsi na sali jeszcze pamiętają, młodsi mogą się dowiedzieć od starszych, które ruch Solidarności obalił ćwierć wieku później. Niemniej przez wiele lat istniało dużo dłużej niż polskie państwo stalinowskie. Do dyskusji na ten temat zaprosiłem trójkę wybitnych historyków. Każdy z nich wie bardzo wiele o roku 56, wie bardzo wiele o historii PRL przed i po tym momencie zwrotnym, ale patrzy na nią z trochę innej perspektywy. Od lewej witam pana profesora Pawła Machcewicza. Historyka, obecnie szerzej znanego jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale autora klasycznej już dziś książki właśnie o polskim roku 56, wydanym już lat temu. Polskie wydanie w 93 roku, amerykańskie wydanie rozszerzone, uaktualnione w 2009. Także 23 lata od wydania polskiego. Pani Natalia Jarska jest adiunktem w Instytucie Historii PAN i w Biurze Badań Historycznych, tak się teraz nazywa ten dział Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmuje się badaniami historycznymi. Jest także specjalistką od dziejów Polski powojennej, ale w szczególności zajmowała się historią kobiet. Jest autorką świetnej książki o robotnicach w okresie stalinowskim i w okresie postalinowskim, Kobiety z marmuru. Tych z Państwa, którzy nie czytali, gorąco zachęcam, żeby tą książkę poznać, bo tak się złożyło, że mniej więcej połowę mieszkańców polskich w tym okresie stanowiły kobiety. A z mojej prawej strony jest profesor Andrzej Friszke, osobą, które odwiedzają nas w Muzeum POLIN z okazji różnych debat historycznych. Profesor Friszke jest świetnie znany. Nie wiem, Andrzeju, ile napisałeś łącznie książek, ale bardzo dużo. Jest chyba najbardziej produktywnym historykiem dziejów PRL, którego znam. Ale między innymi jest historykiem całościowej historii Polski powojennej, a nawet dłużej, bo zaczynającej się jeszcze w okresie II wojny światowej, historia państwa i narodu. Mamy zatem trójkę wybitnych specjalistów i zaprosiłem naszych gości do tego, żeby spojrzeć na ten 56 rok z dwojakiej perspektywy. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać naszym panelistom i notabene na samym początku chcę Państwa zachęcić i potem będę jeszcze to robił dwa razy, żeby Państwo także zadawali im pytania, kiedy przyjdzie na to czas. Porządek będzie taki, że najpierw paneliści będą mieli swoje wystąpienia parunastominutowe, potem będziemy mieli krótszą serię odpowiedzi i następnie sporo czasu, mam nadzieję, na pytania z sali. Także już teraz zapraszam do notowania różnych myśli i wątpliwości, które się pojawią w Państwa głowach w trakcie wystąpień, bo jest to dosyć wyjątkowa okazja, żeby mieć takie grono specjalistów i móc w zasadzie pytać o wszystko.
profesor Marcin Kula, który był promotorem przynajmniej dwóch z nas tutaj, bo także Pawła Machcewicza, mnie nauczył, że nie ma głupich pytań, mogą być głupie odpowiedzi, pytania są zawsze dobre, bo ja jeszcze mówił, że dobre pytanie to połowa odpowiedzi. Więc zachęcam Państwa do zadawania pytań, a te, które ja chcę zadać, dotyczy po pierwsze dosyć powszechnego przekonania, że polski październik, powrót Gomułki na szczyty władzy, masowa mobilizacja polityczna, której szczytowym punktem jest Wielki Wiec na placu Defilad w Warszawie, niedaleko stąd, to jest początek destalinizacji w Polsce. Tutaj kończy się Polska Stalina i Bieruta i zaczyna ta inna Polska, najpierw Gomułki, potem Gierka i Jaruzelskiego, właśnie ta inna Polska. Ale utkwiło mi w głowie zdanie, które wypowiedział kiedyś profesor Andrzej Paczkowski, mówiąc, że polski październik nie jest początkiem destalinizacji, tylko początkiem końca destalinizacji. Bo Gomułka, doszedłszy do władzy, w zasadzie głównym jego zajęciem jest demobilizacja polityczna mas, uciszanie nastrojów rozchwianych i restabilizacja rządów PZPR-u, czyli dyktatury, na której czele ponownie staną po kilku latach przerwy i uwięzienia. Więc pierwsze moje pytanie będzie takie, które zdaniem Państwa wydarzenia w największym stopniu wpłynęły na zakończenie Polski stalinowskiej, tej Polski odgórnej na wzór sowiecki prowadzonej rewolucji. Jakie momenty oprócz właśnie powrotu Gomułki i tego Wielkiego Wiecu na placu Defilad wskazaliby Państwo jako punkty zwrotne w historii PRL-u? Może zaczniemy od lewej strony, od profesora Machcewicza. Z całą pewnością był to proces, jak w przypadku większości przełomowych wydarzeń, więc nie, moim zdaniem nie można wskazać jednego, pojedynczego wydarzenia, które było najważniejsze. Wymieniłbym kilka punktów zwrotnych, które razem składają się na tę falę jakby wydarzeń, nastrojów, które przesądziły o odejściu od stalinizmu w Polsce. Na pewno trzeba zacząć od śmierci Stalina w marcu 1953 roku, mimo że paradoksalnie w Polsce śmierć Stalina nie doprowadziła do natychmiastowego rozpoczęcia odwilży, tak zwanego nowego kursu, jak mówiono w partyjnym żargonie. Wbrew obiegowym opiniom szybciej, wcześniej rozpoczęła się odwilż i pewna liberalizacja i w polityce, i w gospodarce, w niektórych innych krajach satelickich, takich jak Węgry czy Niemiecka Republika Demokratyczna, jeszcze przed krwawo stłumionym powstaniem w czerwcu 1953 roku. W Polsce po śmierci Stalina trwała na przykład jeszcze kolektywizacja, trwał na przykład, a nawet się wzmógł impet, jeśli chodzi o usuwanie lekcji religii ze szkół. No niemniej jednak śmierć Stalina jest tu o tyle istotna, że bez niej system trwałby prawdopodobnie kolejne lata. W Polsce impuls do pierwszych zmian, istotnych zmian, przyszedł w pewnym sensie z zewnątrz. To były audycje Radia Wolna Europa, które nadawało od jesieni 1954 roku rewelacje Józefa Światły, wysokiej rangi funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który nieco wcześniej, w grudniu 1953 roku, przedostał się do zachodnich sektorów Berlina, oddał się w ręce Amerykanów, no i potem Radio Wolna Europa no, wymierzyło taki chyba najsilniejszy cios propagandowy w system komunistyczny w Polsce, w całej historii Radia Wolna Europa i systemu komunistycznego. Te audycje Józefa Światły trwały przez wiele miesięcy. On był takim insiderem w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Miał jakby w swojej głowie wiele informacji, tajemnic dotyczących funkcjonowania i bezpieki, i partii komunistycznej. I te jego audycje były już słuchane przez co najmniej setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi, włącznie z elitą partyjną. Znajdowałem nawet dokumenty, które pokazywały, że słuchano audycji Światły nawet w urzędach bezpieczeństwa w godzinach pracy.
I to rzeczywiście spowodowało duży ferment, który potem doprowadził do pierwszych zmian, między innymi wypuszczenia z więzienia samego Gomułki w grudniu 1954 roku, potem no, ograniczenia działań aparatu bezpieczeństwa. To był taki ważny impuls zmian, ale te zmiany w moim przekonaniu jeszcze przez kolejnych kilkanaście miesięcy odbywały się pod kontrolą partii. One miały charakter, powiedziałbym, odgórny. I dopiero po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i słynnym referacie Chruszczowa, w którym mówił o różnych zbrodniach Stalina, nie wszystkich, ale to, co powiedział, było naprawdę no, bulwersujące najpierw dla komunistów, delegatów na zjazd, którzy słuchali tego przemówienia, a potem nieoczekiwanie dla milionów ludzi w Związku Radzieckim, ponieważ Chruszczow zdecydował o tym, że jego referat początkowo tajny, ale właściwie po kilku tygodniach na polecenie Chruszczowa zaczął być odczytywany na otwartych zebraniach partyjnych w całym Związku Radzieckim. I podobna rzecz stała się w Polsce. Nowe kierownictwo po śmierci Bieruta, który umarł tuż po 20. zjeździe KPZR. To było jakby z punktu widzenia odwilży w Polsce bardzo, no jeśli tak można powiedzieć, o czyjejkolwiek śmierci, bardzo korzystne wydarzenie, ponieważ jego następcy z Ochabem na czele no, mieli w pewnym sensie rozwiązane ręce i podjęli decyzję o, na wzór radziecki, również upowszechnianiu masowym referatu Chruszczowa, który był odczytywany na otwartych zebraniach partyjnych w całym kraju. I to jest moim zdaniem punkt zwrotny, niedoceniany w wielu ujęciach polskiego października. Ja analizowałem dokumenty i partyjne, i aparatu bezpieczeństwa o tym, jak wyglądały te otwarte zebrania partyjne. One trwały wiele godzin. Brali w nich udział także ludzie nie będący członkami partii. I dla mnie to jest moment, kiedy po pierwsze opada bariera strachu, ona się bardzo obniża. Ludzie na tych otwartych zebraniach po wysłuchaniu referatu Chruszczowa właściwie nie mają żadnych oporów, żeby mówić o tym, że Gomułka powinien wrócić do władzy, że z Polski powinna być wycofana armia radziecka, a z polskiej armii radzieccy oficerowie, że powinien być uwolniony Wyszyński, ale także, że Polska powinna odzyskać Wilno i Lwów. To było jakby wyjątkowe. Nigdy później, po 1956 roku, takie żądania nie powrócą. I od tego momentu także rozpoczyna się de facto rozkład aparatu bezpieczeństwa. Znalazłem dokumenty, które mówią, że właśnie w marcu, kwietniu, gdy trwa jeszcze fala tych otwartych zebrań partyjnych, na których się odczytuje referat Chruszczowa, na przykład agenci aparatu bezpieczeństwa odmawiają współpracy, mówią, że system się załamuje i oni już nie chcą w tym uczestniczyć. I dla mnie to jest taki moment, kiedy właściwie aparat państwowy zaczyna tracić kontrolę nad społeczeństwem, czego dowodem potem jest wybuch w czerwcu. I to jest kolejny punkt zwrotny, rewolta robotników w Poznaniu, krwawo stłumiona, ale paradoksalnie ta rewolta uzmysławia rządzącym, że jak głębokie jest niezadowolenie społeczne, jak wybuchowe są nastroje masowe i krótko mówiąc jest to ostrzeżenie, że do podobnych wybuchów może dojść w innych miastach Polski i to jakby właściwie przesądza, że kierownictwo partii rozpoczyna rozmowy z Gomułką i tylko jest jakby kwestią czasu, kiedy Gomułka powróci do władzy. No i mamy październik, który jest no też punktem absolutnie kluczowym i tutaj nie do końca zgadzam się z oceną Andrzeja Paczkowskiego, że odwilż i destalinizacja kończy się w październiku. W październiku mamy do czynienia z kolejną odsłoną ruchu masowego. To jest nie tylko Władysław Gomułka, którego tutaj widzimy na zdjęciu przemawiającego do kilkuset tysięcy ludzi na placu defilad. To jest 24 października 1956 roku. Mamy w tych dniach tysiące demonstracji, pochodów ulicznych, mitingów, masówek tak zwanych, to słowo jeszcze właściwie nieznane, ale wtedy dzisiaj wtedy było powszechnie używane, czyli zebrań w zakładach pracy. Ludzie demonstrują
poparcie dla Gomułki, ale także swoje żądania głębokiej destalinizacji, znowu wycofania armii radzieckiej z Polski, jakby zlikwidowania urzędów bezpieczeństwa. I te żądania są w większej części przez Gomułkę spełnione w następnych tygodniach i miesiącach. Także to nie jest tak, że październik się kończy 24 października na placu Defilad. Jednak to w kolejnych dopiero tygodniach rolnicy, chłopi wycofują się ze spółdzielni produkcyjnych. To jest też jakby ogromna zmiana. Gomułka to zapowiedział w swoim wystąpieniu na plenum KC. Jakby po prostu przyznał chłopom prawo występowania ze spółdzielni. W kolejnych tygodniach odzyskuje, właściwie dniach, ale no, trwa to w skali kraju kilka tygodni, odzyskują wolność uwięzieni biskupi, księża, do szkół powraca religia, księża i zakonnice rozpoczynają posługę w szkołach, szpitalach. To jest tak, trochę taki wymiar października, o którym my zapominamy. On oznacza w pewnym sensie przekreślenie tej przymusowej ateizacji, która miała miejsce wcześniej. Także to jest jednak rozłożone na kolejne miesiące, ale równolegle do tych zmian, które oznaczają destalinizację, rozpoczyna się także przywracanie kontroli przez Gomułkę nad partią, kontroli partii nad społeczeństwem, czystki w redakcjach, więc to są w pewnym sensie paradoksalnie takie dwa procesy. Jeden w kierunku destalinizacji, a drugi w kierunku właśnie odbudowy fundamentów systemu, przede wszystkim w wymiarze kontroli partii nad społeczeństwem. I ten drugi wymiar oczywiście z czasem staje się dominujący, no ale o tym jeszcze chyba będziemy mówić. Wiele tych zmian, które zostały wprowadzone w 1956 roku, przed październikiem, po październiku, jednak przetrwa przez kolejne dziesięciolecia PRL-u. Bardzo się cieszę, że tu usłyszeliśmy o takich ważkich zmianach politycznych, począwszy od zmian na najwyższym szczeblu, bo ciało Józefa Wiesarionowicza Stalina, które znaleziono martwe 5 października 1953 roku, marca 1953 roku, to jest ten najważniejszy moment. Mówiąc szczerze, wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, że w historii państw komunistycznych, całego bloku komunistycznego, który jeszcze wtedy nie był podzielony na chińską część i radziecką, najważniejsze wydarzenie to nie jest zmiana w ideologii, nie zmiana w stosunkach produkcji, jakby chcieli marksiści, ale wydarzenie o charakterze medycznym. Ustała praca mięśnia sercowego, jak stwierdzał oficjalny komunikat towarzysza Stalina, i to był początek bardzo głębokich zmian w niemal wszystkich państwach komunistycznych. Ale jak na to spogląda historyk społeczny? Mi się to oczywiście trudno tutaj nie zgodzić z profesorem Machcewiczem. Chciałam może dodać, jeszcze zanim z tej perspektywy, powiedzmy, historyczki społecznej powiem swoje refleksje, dodać jeszcze kilka może elementów, może drobniejszych do tych momentów przełomowych. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj jakby kluczowy jest pewien proces przełamywania bariery strachu w różnych sferach życia społecznego. I tutaj jednak w konsekwencji wspomnianych audycji Józefa Światły dochodzi do też pewnych drobnych zmian w aparacie bezpieczeństwa, tak, ale łącznie też z symboliczną likwidacją Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tak? To już jest koniec 1954 roku. To jest też moment, w którym oczywiście tego nie nagłaśniano, ale wypuszczono z więzienia Wacława Gomułkę. To znaczy, to jest też taki moment, kiedy wiele takich typowych stalinowskich polityk jakoś wyhamowuje, tak? Potem będę jeszcze o tym mówiła. Myślę, że też istotnym bardzo momentem jest amnestia z kwietnia 1956 roku i wypuszczenie na wolność, o ile się nie mylę, około 20 tysięcy osób, więźniów politycznych. Więc myślę, że to ma też olbrzymie znaczenie psychologiczne. Natomiast ja jako właśnie historyk społeczny częściej, znaczy mam tendencję do myślenia raczej w kategoriach procesów niż jakichś jednostkowych takich wydarzeń. I chciałam zwrócić uwagę na dyskusje prasowe, to znaczy toczące się już powiedzmy w roku 55. Na różne tematy. Oczywiście one nie nazywały się jakimś tam rozliczeniem ze stalinizmem, ale dyskutowano o różnych, czy krytykowano bardzo wyraźnie niektóre pewne polityki stalinizmu. To znaczy
na przykład tak zwaną produktywizację kobiet, ale też warunki pracy, różne rozwiązania stosowane właśnie w gospodarce, niewydolność systemu gospodarczą. I to były, jak się weźmie do ręki, nie wiem, chociażby takie gazety, no, nawet nie z tej czołówki, tak, bo wiemy, że krytyka prasowa była najsilniejsza w takich tytułach jak Po prostu, czy Nowa Kultura, ale nawet jeżeli weźmiemy do ręki, powiedzmy, Przyjaciółkę, bardzo popularne pismo, mające wówczas nakład około, nie wiem, 2 milionów, tak? Jeżeli weźmiemy numer z 53 roku, nawet 4 i z 55, to się okaże, że czytamy o czymś zupełnie innym. I myślę, że to też jest ważne, to jest takie stopniowe przygotowywanie też do dyskusji różnych, które miały miejsce w 56 roku. A jeszcze chciałam się odnieść do tego października, czy to jest początek, czy to jest koniec destalinizacji. No ani jedno, ani drugie, tak, znaczy, bo już mówiliśmy o tym tutaj, że jest to, na pewno nie jest to początek, ale też nie jest to koniec, chociażby ze względu właśnie na tę kolektywizację, która, jak sądzę, jest jednym z ważniejszych w ogóle i najbardziej trwałych też efektów odwilży. I w ogóle myślę, że warto by tutaj mówić o, no właśnie, o całych, nie tylko o 56 roku, tak, to znaczy o latach 54, 56, 57, kiedy to jest cały proces destalinizacji. I to może na tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj padło takie określenie odwilż parę razy dla młodszej części państwa. Ja może dodam, skąd ono się wzięło. Otóż wkrótce po śmierci Józefa Stalina, kiedy jego koledzy z Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zaczęli pewne reformy i paradoksalnie chyba największym promotorem tych reform był nie kto inny, ale Ławrenti Beria, skądinąd szef osłabionej bezpieki radzieckiej. Ilja Ehrenburg wydał takie opowiadanie, które metaforycznie, powiedziałbym, na warunki rosyjskie otiepiele, czyli właśnie... Gruba powieść, tak, przepraszam. Na warunki rosyjskie oddawało ten stan słabnącego mrozu. Być może ktoś z państwa zna przepiękny, krótszy fragment u Kapuścińskiego, kiedy on opowiada, opisuje pewne miasto na Syberii wiosną, kiedy właśnie mróz puszcza i nagle błoto topnieje i zaczyna zalewać ulice. Więc ta meteorologiczna metafora oddawała Związek Radziecki, w którym słabną, pękają okowy strachu, tak jak pęka kra na rzece. A po tej przerwie oddaję głos profesorowi Friszkę. Proszę państwa, ja się zgadzam z tym, co mówili przedmówcy, więc tylko będę dokładał następne elementy, nie będzie tu polemiki. Otóż kiedyś w archiwum znalazłem stenogram dyskusji i wykładu Adama Szafa, to był wybitny filozof i działacz partyjny, właśnie taki określał kanony ideologii w tamtym czasie. Referat był wygłoszony zaraz po wygłoszeniu referatu przez Chruszczowa. I Szaf miał jakimś towarzyszom, nie wiem kto tam był na sali, bo tego w tym maszynopisie nie ma, tłumaczył po pierwsze, co jest w tym referacie i jak w związku z tym należy różne rzeczy interpretować. I to jest niezwykle ciekawa lektura i właściwie muszę wydrukować to, bo pokazuje sytuację psychologiczną przede wszystkim. Jeżeli w takim systemie, jaki on był do tej pory, gdzie wszystko było skodyfikowane, i historia, i ideologie, i sytuacja międzynarodowa, i kanony, no właśnie te ideologie, które się przekładają na sprawy ustrojowe i gospodarcze, to zostało nagle podważone, to właściwie w ogóle nie wiadomo, co ma być dalej. I w ogóle w jakim my świecie żyjemy. I na przykład tamte pytania, które padały do Szafa, no to były takie, czy to znaczy, że od tej pory już nie będzie jednej partii, że będzie wielopartyjność. Czy to znaczy, że Trocki miał rację. A zatem, że tak powiem, wracamy do całej interpretacji rewolucji inaczej. Czy to znaczy, że nie będzie wojny.
prawda, jako perspektywy rozwiązania. Mnóstwo takich pytań, które jedne, że tak powiem, się sprawdziły, drugie pokazywały kompletny stan zagubienia w tej sytuacji. Ta rzecz otwierała oczywiście dyskusję, jak tu mówił profesor Machcewicz, w wielu środowiskach i w wielu miejscach, ale w zasadzie to były dyskusje, można powiedzieć, o wszystkim, choć utrzymywały się w kanonach niby ideologii, to znaczy w cudzysłowie naszego obozu, bo w zasadzie dyskusje te najistotniejsze polityczne toczyły się wśród członków partii, członków ZMP, którym niby chodziło o ten sam ustrój, ale w tych dyskusjach okazywało się, że można zupełnie inaczej różne rzeczy interpretować. Rzeczywiście ta dyskusja najżywsza była do października, czy właściwie po październiku ona powoli się kończy. Gomułka ją zamyka, dając nowe zasady, nowe kanony, które mają obowiązywać, ale pozostawia właściwie ten ferment, który będzie trwał lata całe i doprowadzi w wielkim stopniu, bo nie tylko on, jeszcze następny element za chwilę, ale decydującą odegrał rolę w tym, no, że polskie życie umysłowe staje się pluralistyczne, to znaczy nie, w pewnych ramach, ale jednak jest pluralistyczne. Dotyczy to kultury, dotyczy to nauki, dotyczy to szkolnictwa wyższego, treści gazet i tak dalej. Zostaje, pęka po prostu taki jednolity, zamknięty schemat. I myślę, że to jest rzecz fundamentalna dla destalinizacji w długim trwaniu. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, a której do tej pory tutaj mówione było, ale ja troszkę to rozwinę. To znaczy, rzeczywiście wychodzą więźniowie. Wychodzą więźniowie, oni wychodzą różnymi falami, bo to jest tak, że nie tylko Gomułka to wychodzi, ale na przykład, no i część innych więźniów się urlopuje na przykład, znaczy jest taki model wychodzenia z więzienia dla poratowania zdrowia. W 1955 roku, nie wiem, bo tego nikt nie opisał dokładnie w liczbach, wychodzi stosunkowo ludzie dużo dla poratowania zdrowia, czyli dostają urlop, już potem do więzień na ogół nie wrócą. No, nie muszę mówić, że z punktu widzenia stalinowskiego myślenia, co to znaczy wypuścić więźnia dla poratowania zdrowia, im szybciej umrze, tym lepiej powinno być, prawda? To jest zupełnie odwrócone nagle myślenie. No i oczywiście w roku 56 wychodzą w dwóch dużych falach w kwietniu, maju, po uchwaleniu amnestii, później po październiku, w zasadzie kończy się problem więźniów politycznych w Polsce. Znaczy, zostają jakieś zupełne wyjątki, późno bardzo skazane, ale w zasadzie ludzie... Tylko co jest istotne jeszcze dla politycznego biegu zdarzeń? Na ogół więźniowie nie wracają do aktywności takiej polityczno, nie wiem, dziennikarskiej i tak dalej. Zatem ludzie wychodzą, to jest widoczne, ale też jakby nie wracają do swych ról społecznych, które pełnili przed uwięzieniem. Zwłaszcza myślę o tych, co działali w legalnych stronnictwach, nie wiem, PSL-owcy, którzy wyszli z więzień, na ogół nie wracają do polityki. Prawda, działacze Stronnictwa Pracy, organizacji młodzieżowych, no bo o nich myślę przede wszystkim. W zasadzie oni zostają na marginesach i nie następuje to, na co liczyło wielu ludzi dawnych stronnictw, powiedzmy tak, że ta destalinizacja spowoduje, no przynajmniej powrót części wachlarza politycznego do aktywności publicznej. Dotyczy to nie tylko ludzi, prawda, nie tylko tych więźniów organizacji prawicowych, powiedzmy, bo to oni jednak dominowali w tym kręgu, no ale właśnie też i ludowców, dotyczy to chadeków, dotyczy to socjalistów. Oni już zostaną, że tak powiem, na marginesach, na wolności, ale nie będą, że tak powiem, współtwórcami ani w sensie politycznym, ani w sensie wkładu do myśli politycznej dalszego życia kraju. Więc to jest takie, prawda, jedno z drugim połączone. Jest destalinizacja, ale jednocześnie hamowanie destalinizacji, jeśli tak można powiedzieć. Trzeci wątek, o którym chciałem powiedzieć, to jest Kościół. To znaczy, paradoksalnie, dopóki ta fala dyskusji, tego wzmożenia takiego jest najsilniejsza, to właściwie nie ma przełożenia na żadne istotne decyzje dotyczące Kościoła.
Moim zdaniem kluczem jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, znaczy, że jakby ta dyskusja toczy się w rodzinie, w ramach jednego obozu. Jednym z elementów, które powodują, że ten obóz jest obozem, no jest pozytywne odniesienie nie tylko do marksizmu, do socjalizmu, ale i też niechęć do reakcji, klerykalnej reakcji. W związku z tym w tych dyskusjach w zasadzie Kościół nie jest obecny. Czytałem sporo tych wielkich debat, prawda, roku 56, w maszynopisie czytałem, bo one nie są opublikowane i właśnie tam wątku Kościoła w ogóle nie ma. Gomułka natomiast przychodzi i natychmiast ten problem rozwiązuje, to znaczy uwalnia, jak tutaj była mowa, Wyszyńskiego i co więcej zawiera porozumienie, które jest udzieleniem, przyznaniem Kościołowi autonomii wobec państwa, to znaczy anulowanie dekretu z 1953 roku, który dawał władzom państwowym decydujący właściwie wpływ na mianowanie stanowisk kościelnych, to zostaje anulowane. Według nowego dekretu Kościół sam, że tak powiem, mianuje sobie prawda, biskupów i proboszczów i tak dalej. Państwo może jedynie złożyć weto. No i on tam potem jest procedura przewidziana, jak takie weto rozwiązać. Ale państwo tylko, że tak powiem, pozostaje jako ten, który może powiedzieć nie w szczególnych przypadkach. To jest zupełnie niesamowita zmiana, dlatego że właściwie to jest zmiana modelowa moim zdaniem. Znaczy w innych krajach komunistycznych o zasadę taką, żeby prawda, w danej religii czy w danym kościele władze państwowe decydowały, kto tam rządzi i kto ma wpływy i kto określa dalsze nominacje, no to właściwie od tego nie odstępowano. Jak wiemy, jak było w Czechosłowacji, jak było w Związku Radzieckim, to są moim zdaniem te modelowe przykłady. W Polsce jest inaczej. A zatem, podsumowując można powiedzieć, znaczy rok 56 stwarza podstawy do pluralizmu pewnego, aczkolwiek to nie jest pluralizm polityczny w sensie prawda, życia politycznego w ścisłym tego słowa rozumieniu. Jeżeli są jakieś elementy, że tak powiem, no nie, pewnej niespójności ideologicznej czy politycznej, no to jest to jakby oktrojowane przez władzę. Gomułka sam decyduje, że nie wiem, jakichś wybitnych ekspertów zaprasza, że może, że tak powiem, kogoś powołać na istotne stanowisko, na przykład Zawińskiego do Rady Państwa. To nie jest wymuszone, to jest jakby decyzja, ale ona się odbyła w tych warunkach, że od tej pory jednak poza władzą i masą społeczeństwa zatomizowaną istnieją jakieś ośrodki, czy to organizacyjne, no jak właśnie Kościół, czy oparte o Kościół rozmaite byty opiniotwórcze, jak właśnie Tygodnik Powszechny, jak nie wiem, Kiki, jak duszpasterstwa akademickie w różnych miastach i tak dalej, czy w innym porządku, no autonomiczne w znacznym stopniu ośrodki intelektualne, naukowe, a więc uniwersytety, Akademia Nauk i tak dalej. Sytuacja w tych miejscach oczywiście będzie zmieniać się, będzie zależało od tego, jacy tam są ludzie, ilu jest konformistów, ilu jest odważnych, jaki jest rozkład autorytetów. To jest wszystko, że tak powiem, opowieść skomplikowana, ale niewątpliwie to, co jest między władzą w ścisłym tego słowa znaczeniu, a społeczeństwem jako tą masą, powstają takie właśnie ośrodki opiniotwórcze, ośrodki wiązania różnych inicjatyw, wyrażania opinii, tworzenia różnych wartości artystycznych, naukowych, z którymi władza się musi liczyć i one właśnie zmieniają obraz kraju. One zmieniają obraz kraju i zmieniają obraz sytuacji, w której młode pokolenia się wychowują. Znaczy nie spotykają się od tej pory już z taką sztywną ramą, prawda, stalinowską czy poststalinowską, tylko istnieje pewien pluralizm myślenia, wrażliwości i tak dalej. Bardzo dziękuję. Ja skorzystam ze swojej funkcji moderatora, bo jak Państwu powiedziałem, też jestem historykiem PRL-u. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego ta debata odbyła się właśnie tutaj, w Muzeum Historii Żydów Polskich. Jaki to ma związek? Otóż ci, którzy cokolwiek wiedzą o historii polskich Żydów, wiedzą, że bardzo ważnym rokiem był rok 68, wiedzą, że bardzo ważnym rokiem był rok 46, rok pogromu kieleckiego i wielkiej fali imigracji, w zasadzie ucieczki z Polski, prawie połowy polskich Żydów, którzy przeżyli wojnę.
Natomiast ten rok 56 jest zapomniany, a on jest nie mniej ważny z pewnością niż rok 68. I tutaj, jak moi koledzy wspominali różne wydarzenia, które w procesie destalinizacji miały większą, mniejszą rolę, to ja chciałem wspomnieć o takim wydarzeniu całkowicie nieznanym. I właśnie dlatego, że jest nieznane, chciałbym je dać jako przykład. Otóż w styczniu 55 roku agent bezpieki zainstalowany w poselstwie Izraela, czy jakby ambasadzie Izraela w Warszawie. Tu dodam, że Polska była tym krajem komunistycznym, który nie zerwał stosunków z Izraelem na początku lat 50., mimo że Związek Radziecki zerwał. Ale Polska miała na to zgodę od Związku Radzieckiego, żeby nie zrywać, więc ten rodzaj pluralizmu był sterowany z Moskwy. W każdym razie oczywiście bezpieka miała swojego agenta w tymże poselstwie, który doniósł, że do dyplomatów dotarła wiadomość, że jakaś kobieta dostała paszport na emigrację do Izraela. I urządzili sobie imprezę, nie było powiedziane czy z alkoholem, czy nie, ale że się świetnie bawili i bardzo się cieszyli z tego powodu. Nie wiemy, co to była za kobieta, nie wiemy, jak się nazywała, ale chciałem ją wspomnieć jako takiego anonimowego bohatera procesu destalinizacji, dlatego że radość tych izraelskich dyplomatów nie była bezpodstawna. Otóż ona była początkiem wielkiej fali emigracji z Polski, która objęła 4 razy więcej Żydów niż emigracja po marcu 68 roku. Tak? Wielu z Państwa słyszało, że 68 rok, wielka fala emigracji żydowskiej z Polski. Tymczasem w 56, 7, 8, 9 roku wyjechało z Polski ponad 50 tysięcy Żydów, czyli 4 razy tyle prawie co w latach 68-69. I u ich początku stoi właśnie ta bliżej nam nieznana kobieta. I nie tylko ze względu na pierwszeństwo o niej wspominamy, dlatego że takie pojedyncze działania, wydaje mi się, odegrały kluczową rolę w zmianie, bo zmiany przychodzące z góry, od śmierci towarzysza Stalina czy towarzysza Bieruta w początku 56 roku, te zmiany na najwyższym szczeblu, zmiany powiedzmy medyczne, ale też zmiany polityczne, to jest jedno. Natomiast sam fakt na przykład, że Gomułka oświadcza, że to był kolektywizacja, była błędem i nie jest przymusowa przynależność do spółdzielni rolniczych, czyli polskiej odmiany kołchozów, to jest za mało. Ktoś musi z tego oświadczenia skorzystać i z kołchozu wystąpić. Otóż w latach 51-54 zgodę na emigrację do Izraela dostało 157 osób, jeśli dobrze pamiętam liczbę. Niewiele więcej się starało nawet o tą zgodę. Dlaczego się nie starało? No bo nie miało sensu występować o zgodę na emigrację, skoro prawie nikt nie dostawał, a o zgodę na emigrację trzeba było prosić Urząd Bezpieczeństwa, a żaden normalny człowiek sam nie chodził do Urzędu Bezpieczeństwa, jak nie był wzywany. Więc racjonalnym zachowaniem było, żeby się nie wychylać, bo to mogło być bardzo kosztowne, z więzieniami włącznie. I społeczeństwo się do tego dostosowało, za wyjątkiem, jak to oficerowie bezpieki nazywali, takich upartych przypadków. Jak ktoś z uporem składał te wnioski, odwołania, przeważnie za tym stały jakieś dramatyczne rodzinne historie, rozdzielona rodzina, ktoś, co się chce połączyć z bratem, z małżonkiem, z dziećmi. I z tego powodu tak nalega, już w zasadzie jest mu wszystko jedno. I otóż gdyby nie było takich osób, które nalegały, to byśmy się nie dowiedzieli, że na przełomie 54 i 55 roku zapadła gdzieś decyzja, żeby troszeczkę tą politykę emigracyjną poluzować. No bo to, że gdzieś tam w sekretariacie Komitetu Centralnego, czy w biurze politycznym, czy towarzysz Mazur, który był takim łącznikiem z Moskwą w pewnych sprawach, może po prostu wydał takie dyspozycje, że teraz to można trochę więcej. Sam fakt, że nastąpiły zmiany na górze, to za mało, żeby nastąpiła wielka zmiana, jaką była destalinizacja w Polsce. Ona się musiała spotkać najpierw z desperatami, którzy próbowali jeszcze nie wiedząc, że nie będą ukarani, a potem z tymi, którzy się dowiedzieli, no, że ta pierwsza kobieta dostała paszport i spróbowali następni. I w ten sposób 2 miesiące później to już było 100 osób, 4 miesiące później 500 osób, a w 56 roku 1000 osób składało co miesiąc wnioski o zgodę na wyjazd. I do końca 56 roku to już było ponad 30 tysięcy osób, które tak zrobiło. Więc tutaj pięknie widzimy narastającą falę, która zaczyna się od jednej nieznanej nam osoby. Właśnie jakiejś kobiety, która w styczniu 55 roku ten paszport dostała. A z kolei ten społeczny napór wymusza niejako zmiany w polityce i w instytucjach, które państwo komunistyczne stworzyło. W tym wypadku w Biurze Paszportów Zagranicznych, najpierw Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a po jego rozwiązaniu, o którym tu koleżanka wspominała, w Biurze Paszportów Zagranicznych MSW. Otóż niewielka grupa urzędników, która do tej pory zupełnie wystarczała do analizy
tej niewielkiej liczby wniosków, które składano, no bo pozostali bali się składać, nagle musi sobie poradzić z tysiącami wniosków, a wnioski o zgodę na emigrację do Izraela były tylko mniejszością. Dużo więcej ludzi chciało wyjechać do Niemiec, do RFN i do NRD i do jeszcze paru innych krajów. Więc trzeba to zreformować, usprawnić procedury, przyjąć do pracy nowych ludzi, wyrzucić kilku starych, którzy byli zaufanymi towarzyszami, zawsze robili, co im się kazało, ale na przykład nie umieli pisać. Nagle się okazuje, że umiejętność pisania, a zwłaszcza pisania na maszynie, może być bardzo przydatna w administracji publicznej, co było wielkim odkryciem połowy lat 50. Więc to dzisiaj tak się wydaje, że analfabeta jest złym urzędnikiem publicznym, czy półanalfabeta. Nie, jest właśnie bardzo dobrym urzędnikiem publicznym, bo wszystko zawdzięcza partii i tym bardziej lojalnie będzie jej służył. Więc tu jest, wspominam o tym ze względu na historię Żydów właśnie, dla której ta wielka fala emigracji była drugim końcem żydostwa polskiego, po tym dramatycznym końcu, którym była II wojna światowa i zagłada. Jeszcze po wojnie w Polsce znalazło się około 300 tysięcy Żydów. Próbowano otworzyć życie żydowskie. Wielu z nich uciekło zaraz po pogromie kieleckim. Niemniej nadal sto kilkadziesiąt tysięcy próbowało to życie żydowskie odtworzyć, ale stopniowo w kolejnych falach emigracji wykruszyli się i po 68 roku już zostało kilkanaście, może 20 par. Drugi wątek tej żydowskiej historii w 56 roku też został tu wspomniany, a on się wiąże z osobą pułkownika Józefa Światło, który jest jednym, bohaterów to może złe słowo, ale jedną z postaci naszej wystawy stałej. Kto z Państwa jeszcze nie widział, zapraszam na dół, na wystawie stałej w galerii po wojnie. Jest pokazana jego postać i jego ucieczka. On był jednym z czołowych oficerów bezpieki, bardzo ważnym. Powierzano mu delikatne zadania w tym w sprawie Gomułki, o którego aresztowaniu tutaj żeśmy mówili. I jest możliwie takim klasycznym przykładem żydowskiego komunisty, który głęboko wierzy w komunistyczną rewolucję i jest gotowy zrobić wszystko dosłownie, bo to był człowiek, który miał krew na rękach w imię wprowadzania tego ustroju. A następnie, z powodów, które do dzisiaj nie są do końca znane, ucieka. On zmarł na emigracji z jakąś nową tożsamością, którą nadali mu Amerykanie. Był bardzo cennym nabytkiem zresztą dla Amerykanów w zimnej wojnie. Najpierw takim narzędziem propagandowym, właśnie te jego słynne wystąpienia na falach Radia Wolna Europa, ale także zapewne źródłem informacji na temat, jak działa aparat bezpieczeństwa w Polsce, w tym wywiad i kontrwywiad. Więc to jest przypadek, który my tutaj pokazujemy. Ale rok 55, 56 to jest też koniec kariery albo zmierzch kilku bardzo ważnych postaci w tej żydowskiej części ruchu komunistycznego, takich ludzi jak Jakub Berman, na których po prostu złożono ciężar odpowiedzialności politycznej, a czasami też karnej, tak jak to było w przypadku kilku oficerów bezpieki, których wsadzono do więzienia. No niezbyt długo w porównaniu do tego, co zrobili w poprzednich latach, niemniej włożono właśnie ich, a wtedy ich koledzy z pracy uznali, że jest to świetna metoda, żeby z siebie zdjąć brzemię odpowiedzialności za zbrodnie epoki stalinowskiej i mówić, że to po prostu, że stalinowska bezpieka to byli Żydzi. I tu pojawia się trzeci żydowski wątek 56 roku, to znaczy rozgrywka na szczytach partii, zwłaszcza latem 56 roku, pomiędzy, może frakcje to jest za duże słowo, ale takimi dwoma grupami, które przyjęło się nazywać natolińską i puławską. Jedna z nich wprost mówiła, że należy ukarać osoby, które ponoszą odpowiedzialność za błędy i wypaczenie. Tak się złożyło, że wskazywali komunistów żydowskich, a też mówili, że należy zrobić tak zwaną regulację narodowościową, czyli coś w rodzaju numerus clausus, usunąć nadmiar, koniec cytatu, Żydów z różnych instytucji państwowych. To jest sposób zdejmowania odpowiedzialności za zbrodnie, absurdy, szaleństwa rządów komunistycznych i przenoszenia ich na komunistów żydowskich, które tak pięknie zostało rozegrane następnie w roku 68 i przez wiele lat było takim sposobem mówienia, właśnie gdybyśmy to tylko my, prawdziwi Polacy, robili socjalizm, to byłby bardzo dobry socjalizm. I to działało, w 56 roku działało w 68 roku i działa do dzisiaj w niektórych publikacjach, które są uważane za historiografię. Ale tu już przechodzę do mojego drugiego pytania, które chciałem zadać panelistom, mianowicie, które ze zmian, jakie przyniósł, powiedzmy, może nie tyle sam rok 56, ale połowa lat 50., ta wielka zmiana destalinizacyjna w połowie lat 50., które z Państwa zdaniem były najważniejsze, które okazały się najbardziej brzemienne w skutki, a które mniej? To może zaczniemy od drugiego końca, czyli od profesora Fryszka.
Znaczy ja już to troszkę powiedziałem i teraz może rozwinę. Kościół i swoboda życia umysłowego. Tak bym powiedział. To moim zdaniem były najważniejsze. Pewnie pani Natalia będzie mówiła o zmianach społecznych, które się okazały trwałe i od razu powiem, że one też są ważne, ale z punktu widzenia, że tak powiem, dalszej dynamiki zmian, dalszych przekształceń społeczeństwa w Polsce i w gruncie rzeczy ustroju ostatecznie, no i właśnie jako genezy Solidarności, to bez zmian i ich jednak względnej trwałości w tych dwóch dziedzinach, no to ta dynamika musiałaby wyglądać inaczej. Bo jak mówię Kościół, to oczywiście myślę o Kościele w sensie no, niezależności od władzy administracyjnej, od władzy partyjnej, a więc możliwości działania z takimi indywidualnościami, jakie były, prawda, w Kościele. Mówię też o zahamowaniu procesu laicyzacji czy ateizacji w bardzo szerokim stopniu, również w tych warstwach masowych, co oczywiście ma też różne dalsze konsekwencje poniekąd do dzisiaj, utrwalania pewnych schematów, pewnych wyobrażeń czy pewnych postaw, ale to jest możliwe było dlatego, że Kościół mógł działać, funkcjonować od 1956 roku w sposób właściwie wolny w swoich relacjach z wiernymi. Ale też to jest kwestia no, istnienia tego elementu, bym powiedział, intelektualnego, ważnego elementu intelektualnego w tamtych latach, silniejszego mam wrażenie niż obecnie, wspartego o Kościół, czyli cały ten krąg i Tygodnika Powszechnego, i KIK-ów, ale też licznych duszpasterstw akademickich, środowisk intelektualnych związanych z KUL-em i nie tylko z KUL-em. To był dosyć ważna część, bym powiedział, życia umysłowego. No i dla dalszych przemian, no myślę, że nie muszę tego jakoś głęboko uzasadniać, dosyć zasadnicza później dla Solidarności i tak dalej. Ale oczywiście drugi wątek, no to jest właśnie swoboda życia intelektualne, no relatywna, bo ograniczona przez cenzurę, ograniczona przez różne, prawda, partyjne kampanie, politykę personalną, ścinanie możliwości awansu, no mnóstwo tych rzeczy przecież było, wiemy, nie muszę tego chyba rozwijać. Partia próbowała, że tak powiem, wielokrotnie pacyfikować niezależność różnych środowisk intelektualnych, ale po pierwsze były to kampanie, które po jakimś czasie wygasały, po drugie one nie były takie konsekwentne i można powiedzieć, że w konsekwencji jednak uformowały się porządne uniwersytety, przynajmniej niektóre, to są porządne uniwersytety, które kształciły przyzwoicie młodych ludzi. Uformowała się przyzwoita nauka z solidnymi badaniami i monografiami. No i polska nauka to nie jest z tamtego czasu, to nie jest rzecz do wyrzucenia do kosza, prawda? Jako historycy też możemy coś o tym powiedzieć, jaki jest dorobek tamtego czasu. On nie byłby możliwy bez właśnie zmian w roku 56. No i to jest oczywiście cała kultura artystyczna, film, teatr, piosenka, powieść, poezja. No właściwie one miały, ta kultura, o której w tej chwili wspominam, ona miała, mam wrażenie, dużo silniejsze oddziaływanie niż dzisiaj to się dzieje, bo dzisiaj ze względu na różne przemiany, no bardziej ludzie żyją w świecie tej kultury masowej, powiedziałbym ponadnarodowej, rozrywkowej czysto. Natomiast w tamtych latach no to był jakby węższy zakres oddziaływania i nawet, że tak powiem, forma kultury popularnej. No nie wiem, Agnieszka Osiecka na przykład, prawda? No ona ma charakter, bym powiedział, narodowy, jeśli tak wolno powiedzieć, czy w każdym razie w danym kraju oddziaływujący, ma duże znaczenie integracyjne, ale też i kształtujące pewne wartości i wrażliwości. Może właśnie Osiecka, Niemen, nie wiem, potem Grechuta, no
Ja bym tutaj na ten element zwrócił uwagę, tej formy muzyki, no w jakimś sensie popularnej wtedy, bo ona jednak budowała taką świadomość i horyzont ludzi, zwykłych ludzi. I budowała w pewnej określonej wrażliwości, która na pewno nie była wrażliwością stalinowskiego komunizmu. To myślę, nie muszę tego uzasadniać. A zatem no w gruncie rzeczy jakoś wychowywała do predyspozycji w kierunku, że tak powiem, przyjęcia wolności. Przyjęcia wolności, pragnienia wolności, pragnienia dobra. A zatem, że tak powiem, była no, w gruncie rzeczy nie dekomunizacyjna, tak bym nie powiedział, ale kształtowała w ludziach te cechy, które nie idą w parze z dyktaturą, tak bym powiedział. Nie idą w parze z dyktaturą. Raczej budzą, że tak powiem, pragnienie wolności, indywidualności, swobody, refleksji. I to jest taki background, na którym mogły się potem rozwijać już bardziej no, takie projekty, że tak powiem, ideowej refleksji, czy politycznej refleksji, czy dążenia wprost do zmian systemowych. No krótko mówiąc, to co się później będzie rodziło w opozycji lat 70. i o czym tyle się tutaj mówi, prawda, o KOR-ze się mówi sporo, ale właśnie ci ludzie, którzy tworzyli, to ci młodzi, a ci starzy też poniekąd, ale ci młodzi, no oni byli wychowywani właśnie w takim klimacie, który tutaj tak zwracam na niego uwagę. Ten klimat był klimatem, który ułatwiał przyjmowanie takich postaw, a nie na przykład, postaw dyktatury, przemocy, kłamstwa i tak dalej. Dziękuję bardzo. A co historyczka społeczna? Teraz już się poprawiam. Ja myślę, że... Ja chciałam powiedzieć o tym, że w zasadzie chyba nie ma sfery życia społecznego i która by nie została jakoś właśnie przeobrażona przez odwilż, tak, przez te lata, o których tutaj mówimy. I proponuję, żeby spojrzeć na to z perspektywy zwykłego obywatela, tak. To znaczy, po pierwsze, znowu chcę powiedzieć o strachu, to znaczy i o tym, o terrorze. Polska po 56 roku, PRL po 56 roku, to nie jest kraj, który w jakimkolwiek momencie wraca do terroru takiego powszechnego, tak jak to było w czasach stalinowskich. Nawet jak popatrzymy na liczby, no, w roku powiedzmy 52 czy 53, już nie pamiętam, rolnicy, chłopi ukarani za jakiś brak wypełnienia obowiązku dostaw, tak, dostaw obowiązkowych, to jest kary dotknęły 500 000 chłopów, tak, i to jest tylko przykład. To jest też tak, że po 56 roku mało kto tak naprawdę może stać się wrogiem nagle, to znaczy takim wrogiem politycznym. Przed 56 rokiem w zasadzie każdy może się nim stać, łącznie z najwyższymi funkcjonariuszami tego państwa, bo nie możemy, bo wiemy, że nawet właśnie Berman wspomniany tutaj, on się po prostu bał, to znaczy, bo partia też zjadała własne dzieci i to się kończy, tak? Wydaje mi się, że bezpowrotnie. I to jest bardzo ważne dla takiej sytuacji psychologicznej też. I mówiąc o tych różnych sferach, to jest wszystko w zasadzie. Jeżeli mówimy o pracy zawodowej, o środowisku tak zwanych zakładów pracy, to po 56 roku nie mam już sytuacji, w której spóźnienie się do pracy jest, nie wiem, sabotażem i od razu taka osoba jest, nie wiem, podejrzana, prawda, o sabotaż, o jakieś złe intencje. To jest tak, że można, jest też pewne otwarcie na zachód, tak? To znaczy można swobodnie w latach 60. nie wiem, czytać w prasie o modzie, która jest na zachodzie, że słuchać muzyki. W zasadzie ta sfera negocjacji własnej autonomii też z punktu widzenia jednostek, negocjacji z systemem, można tak nazwać, jest bardzo szeroka.
W zasadzie można powiedzieć, że takie zwykłe życie obywatela rzadko kiedy musi wchodzić w kolizję z tym systemem, tak? Oczywiście jest indoktrynacja w szkole, jest jakaś propaganda, która w jakimś zasadniczym zarysie się, powiedzmy, nie zmienia. Jakieś takie podstawy ideologiczne tego kraju. Jest proces, nie wiem, ateizacji, który jakoś tam jest cały czas realizowany przez władzę. Ale w zasadzie z punktu widzenia zwykłego obywatela, który no, chce jakoś realizować, nie wiem, swoje życie zawodowe, wyjazdy z PRL-u, to jest to, czym się profesor Sola zajmował. To jest niesłychana zmiana, że w latach 50., w pierwszej połowie lat 50. wyjazdy, nie wiem, na zachód praktycznie nie istnieją, tak? No, czy to jest, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset osób, które wyjeżdżają. W latach 60. i później to są już tysiące. Nie tylko wyjazdów służbowych, ale też wyjazdów prywatnych, wakacyjnych. To otwarcie na zachód, myślę, że jest bardzo istotne. I to, co też jakby wynika z tego, to jest takie stopniowe udomowianie tego systemu. Znaczy można powiedzieć, że społeczeństwo się zaczynało czuć trochę no bardziej jak u siebie, w takim sensie, że mogło realizować swoje, powiedzmy, aspiracje, tak? Też myślę, że następowała jakaś tam jakieś udomowienie, tak ja to nazywam, różnych instytucji reżimu. To znaczy mam na myśli na przykład organizacje społeczne, tak zwane organizacje masowe, organizacje młodzieżowe czy nawet kobiece po 56 roku. To już jest coś zupełnie innego niż przed 56 rokiem. Znaczy, oczywiście są to tak zwane pasy transmisyjne nadal w jakimś sensie. Znaczy, jeżeli jest jakaś uchwała, którą trzeba przetłumaczyć, nie wiem, kobietom, chłopom czy młodzieży, no to te organizacje zawsze w jakiś sposób biorą w tym udział, ale jednocześnie one są wykorzystywane przez społeczeństwo do no, realizacji swoich też dążeń po prostu. Jeżeli mamy zrzeszenie studentów polskich, które rozwija w latach 60. olbrzymią i bardzo wartościową kulturę studencką, tak? To nie ma nic wspólnego z takim bezpośrednim, nie wiem, upolitycznieniem, tak? Więc myślę, że tutaj jest, trzeba spojrzeć na tą zmianę w takiej też mikroskali, tak? Dążeń poszczególnych aktorów społecznych. Mówiąc jeszcze o udomowieniu różnych instytucji, znaczy to jest właśnie tak, że ja mam wrażenie, do pewnego stopnia, że ten system przez to przestawał być obcy, tak? Bo to, co w stalinizmie i w 56 roku było wyrażane na różne sposoby przez społeczeństwo, to obcość, to znaczy poczucie obcości stalinizmu, systemu komunistycznego, narzuconego jakoś z zewnątrz, co było oczywiście faktem, że został narzucony, i te wzorce radzieckie, które były promowane w latach 48, 50, właśnie 5, 6, nagle system właśnie przestaje być taki traktowany jako obcy, co ma też pewne znaczenie dla postaw konformistycznych, tak. Weźmy na przykład to z mojego, że tak powiem, podwórka. Dzień Kobiet, takie święto, które, no, które w latach 50. No, było jakoś tam narzucone, niezrozumiałe. Ono się stopniowo staje takim odpolitycznionym świętem, które się nawet w sferze prywatnej, do sfery prywatnej przedostaje. Tylko ono ma zupełnie inne znaczenie. I tutaj właśnie na to chciałabym zwrócić uwagę. Myślę, że to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo lubię ten termin udomowienie, bo on jest taką ładną metaforą tej dzikiej bestii, która się pojawia w Polsce w połowie lat 40. z armią radziecką. Jest niebezpieczna, może zabić w każdej chwili, a potem właśnie jakoś okazuje się, że z nią można żyć. Ale jest też rewers. To znaczy, że nie tylko Polacy udomowili socjalizm, ale też socjalizm udomowił Polaków. To znaczy, olbrzymia większość Polaków znalazła sobie jakieś miejsce, liczba członków partii rosła. W zasadzie nie można mówić o opozycji, jeżeli już to można mówić o pewnym rewizjonizmie czy ruchu reformatorskim, ale wewnątrz
osób, które uważają, że sam socjalizm jako taki jest dobry, więc to zjawisko jest dwustronne, ale zarazem te zmiany, zwłaszcza zmiany kulturalne, o których tu wspominało, potwierdzały ostrzeżenia tych twardogłowych stalinistów, że rozwydrzona młodzież słuchająca muzyki big-bitowej przyniesie nieszczęście i ona w 68 roku przynosi, ale oddam jeszcze głos profesorowi Machcewiczowi, bardzo proszę. Się właściwie zgadzam z wszystkim, co powiedzieli moi przedmówcy, więc szukam teraz rozpaczliwie pewnych wątków, które nie były poruszone, ale wydaje mi się, że znalazłem przynajmniej dwa. Jeden może będący rozwinięciem tego, co już pani Natalia Jarska wspomniała. Otóż wydaje mi się, że to, co przełomowe, może nie tylko w samym 56 roku, ale w ciągu kilku lat, które następują po śmierci Stalina, to jest odejście, i to bezpowrotne, od sowietyzacji i rusyfikacji na masową skalę i we wszystkich dziedzinach życia, które były konstytutywnym elementem stalinizmu. Nie tylko zresztą w Polsce, ale właściwie we wszystkich innych krajach bloku. Przed 53 rokiem właściwie we wszystkich dziedzinach życia, i to szło bardzo głęboko, narzucano wzorce sowieckie, rosyjskie, i to można dziesiątki przykładów wymieniać. Sposoby działania organizacji młodzieżowych, sposób ubierania się, mody, nie wiem, książki, które były tłumaczone i dostępne w księgarniach, filmy, które były pokazywane w kinach, głównie radzieckie, usuwanie czy ograniczanie w szkołach nauki języków zachodnich na rzecz języka rosyjskiego, tłumaczenie na polski radzieckich podręczników, i to właściwie znika po październiku 56 roku i nigdy nie powraca. A w takim planie politycznym relacji wewnątrz bloku radzieckiego, no to kończy się epoka sterowania przez Kreml nawet szczegółami jakby życia politycznego czy społecznego w poszczególnych krajach bloku. Po śmierci Stalina radzieckie kierownictwo zmienia mechanizmy kontroli poszczególnych krajów. Ta kontrola już się nie odbywa poprzez obecność radzieckich generałów, oficerów w polskim wojsku, którzy do 56 roku zajmowali kierownicze stanowiska. Nie ma już w zasadzie radzieckich doradców w aparacie bezpieczeństwa. Nie ma też na przykład, to co jest ważne w przypadku Polski, tak jednostronnej eksploatacji gospodarczej. Ja nie wspomniałem o tym, że jeden z głównych postulatów w 56 roku to jest zaprzestanie wywozu do Związku Radzieckiego polskiego węgla za ułamek światowych cen. O ile właśnie do 56 roku relacje gospodarcze między krajami bloku, krajami satelickimi a Związkiem Radzieckim mają jednak na ogół charakter pewnej eksploatacji gospodarczej tych krajów podporządkowanych, po roku 56 te relacje są dużo bardziej zrównoważone i skomplikowane, wielostronne. I drugi wątek, o którym chcę powiedzieć, o którym moi przedmówcy chyba nie wspomnieli, mianowicie rozpad spółdzielni produkcyjnych w Polsce. I pod tym względem Polska była rzeczywiście wyjątkowa, bo nie odbudowano skolektywizowanego rolnictwa, a na przykład Węgry pokazują, że po tym, jak w trakcie rewolucji jesienią 56 roku większość spółdzielni produkcyjnych również się rozpadła, tak jak to miało miejsce w Polsce, na Węgrzech je odbudowano i kilka lat po 56 roku rolnictwo węgierskie jest już niemal w całości na poziomie mniej więcej 90% skolektywizowane. W Polsce nigdy nie było powrotu do takiego modelu kolektywizacji, no ale właściwie zastanawiam się, czy to można uznać za kwestię naprawdę o ogromnym znaczeniu dla dalszych losów systemu komunistycznego w Polsce. No bo z jednej strony to była ta podstawowa odrębność Polska już właściwie do końca istnienia komunizmu, że mieliśmy rolnictwo głównie w prywatnych rękach, ale z drugiej strony to prywatne rolnictwo, indywidualne rolnictwo nigdy nie stało się jakimś zapleczem dla działań opozycyjnych na wielką skalę. Mam takie wrażenie, chociaż nie jestem historykiem wsi, że jednak wieś pozostawała takim światem zamkniętym samym w sobie, pewną enklawą, i to przecież nie chłopi obalili komunizm, ale jeśli już wskazywać jakieś grupy społeczne, to robotnicy i
wielkomiejska inteligencja. Także jeszcze mam taką refleksję, że fakt, że nie było w Polsce skolektywizowanego rolnictwa, zakonserwował pewien model właśnie rolnictwa polegający na daleko idącym rozdrobnieniu i istnieniu ogromnej liczby małych gospodarstw rolnych, co przetrwało do dzisiaj i jest pewnym problemem i barierą rozwojową dla polskiego rolnictwa. A tam, gdzie rolnictwo udało się skolektywizować, to myślę, że łatwiej potem przechodzono do takich jakby już po upadku komunizmu modelu, no nie wiem, farmerskiego, jakby wielkich gospodarstw rolnych, które powstawały na gruncie, prawda, prywatyzowanej własności państwowej w rolnictwie. To jest jakby teza kontrowersyjna, ale tak się zastanawiam, że właśnie na pewne zjawiska z czasów komunizmu można patrzeć w kategoriach trwania jeszcze dłuższego niż sam system komunistyczny. Ja jeszcze dorzucę też kontrowersyjne. I też kontrowersyjne dorzucę i dotyczące wsi. To znaczy model polskiego kościoła, który jest jednak bardzo mocno wsparty o wieś i o indywidualną i indywidualnych rolników. I ten model wsi oczywiście też bardzo określa sytuację proboszczów lokalnych. Cała ta struktura na dole, że tak powiem, parafialna kościoła, no właśnie jest oparta o indywidualne rolnictwo i w związku z tym jest skłonność, a może nawet to decyduje, o takim, a nie innym kształcie kościoła, no i jego, że tak powiem, misji duszpasterskiej. To ja jeszcze dodam w tej samej sprawie, tym wyróżnikiem Polski w bloku radzieckim było właśnie te dwie kwestie. Niedokończona kolektywizacja, czy nieudana kolektywizacja, z której wycofali się komuniści w 1956 roku i zachowanie niepodporządkowanego partii kościoła, w tym wypadku rzymskokatolickiego. Tu, jak powiedział profesor Friszke, te dwie rzeczy były powiązane i jeśli chodzi o rolnictwo, patrzę na to zwłaszcza dzisiaj z takim rodzajem nostalgii, bowiem na naszych oczach w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił zanik najtrwalszej grupy społecznej w historii Polski, czyli chłopstwa. Chłopstwo bardzo się kończy, o ile już się nie skończyło, już nie zobaczą państwo na wsi, a jeżeli tak, to bardzo rzadko, furmanki, czy kogoś, kto prowadzi jedną lub dwie krowy, teraz można mieć 100 krów, albo nie ma ich wcale. Gospodarstwo chłopskie, czyli takie, którego znaczna część produkcji przeznaczona jest na własny użytek, w zasadzie zanika, mleko kupuje się w sklepie, nawet jajka kupuje się w sklepie i znałem to tylko dzięki temu, że komuniści z jednej strony nie udała im się kolektywizacja, a z drugiej zatrzymali przemiany rolnicze w rolnictwie, które wymuszała gospodarka kapitalistyczna w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, właśnie taką wielkotowarową produkcję farmerską. Były też takie głosy, że z tego samego powodu polskie formy religijności i sekularyzacja została spowolniona właśnie przez to dziwactwo polskich towarzyszy, które im wielokrotnie przy różnych spotkaniach w bloku radzieckim wytykano, co wy tam, towarzysze, zalegacie w takich dwóch ważnych sprawach. Ale jeszcze pani chciała dodać. Jeszcze słowo właśnie o wsi i o rolnictwie indywidualnym, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że do 66 roku większość ludzi w Polsce to są mieszkańcy wsi. Także to tutaj ta zmiana, to znaczy dekolektywizacja dotyczy większości Polaków w tym momencie. Też ja oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakaś pochwała kolektywizacji, ale to znaczy tutaj to rolnictwo indywidualne, ta wieś taka tradycyjna bardziej też przyczyniła się do pewnej petryfikacji zachowania takich wzorców kulturowych. Tak? I jeżeli tutaj mówimy na przykład o równości płci albo w ogóle o zmianie modelów, nie wiem, ról płci, tak, kobiet, mężczyzn, to tutaj myślę, że to rolnictwo indywidualne się przyczyniło jednak do pewnej tutaj zachowania pewnej ciągłości. Były na przykład takie badania małżeństw z początku lat 70. już, to znaczy badania Anny Zadrożyńskiej, bardzo ciekawe porównanie tego, jak małżeństwa są kojarzone gdzieś tam akurat w PGR, że to była forma państwowego gospodarstwa rolnego. Własność należała do państwa, to jest trochę co innego niż taki kołchoz, no ale nieważne. Wspólne gospodarowanie, gdzie rolnicy, chłopi są pracownikami.
i mężczyźni i kobiety. I ona to porównywała z małżeństwami z wsi takiej typowej tam na Podlasiu, której właściwie się niewiele zmieniło, powiedzmy. I po prostu się okazało, że w tych PGR-ach, w których oczywiście ludziom się żyło bardzo źle, to tam na przykład małżeństwa były kojarzone w dosyć taki demokratyczny sposób, tak? A podczas gdy na tym Podlasiu w tradycyjny sposób rodziny decydowały, tak? Bo to była kwestia oczywiście połączenia gospodarstw i kobiety od razu wchodziły w rolę tej gospodyni wiejskiej, która była rolą bardzo ciężką, tak? Tu trzeba powiedzieć, że na tych gospodarstwach, te gospodarstwa się bardzo feminizowały w PRL, to znaczy mężczyznom było łatwiej migrować do miast przez w zasadzie cały PRL. Kobiety zostawały na tych gospodarstwach, czyli one jakby, gospodarstwa, które były też bardzo zacofane i też miały trudność, powiedzmy, była olbrzymia trudność z powodu niedoborów też pracy w tych gospodarstwach, więc one tam zostawały bardzo często. To, i to już tak właśnie przypis do pewnego może paradoksu, a może nie, to znaczy to też miało dla modernizacji, dla różnych procesów takich bardziej długotrwałych znaczenie, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze trochę czasu na pytania z sali. Zachęcam dwoje moich kolegów z mikrofonami, stoi, także proszę o podnoszenie ręki. Kto z Państwa chce zadać pytanie? Bardzo proszę, Pan w środku, tylko proszę zaczekać na mikrofon, ktoś zaraz poda. Proszę przekazać mikrofon tam wzdłuż rzędu. Na wstępie mam pytanie do pana profesora Fryszkę, które może troszkę wybiega czasowo w przyszłość. Czy pan się nie obawia, że po ujawnieniu tego zbioru zastrzeżonego IPN-u będzie pan musiał dużych zmian dokonać w pracach, które pan do tej pory popełnił? To jest tak poza tym głównym tematem. A jeśli chodzi o ten główny temat, który dzisiaj poruszamy, to chciałem zapytać o taką kwestię. Są tacy myśliciele, ja tutaj się powołuję na te myśli znanego pisarza i poety Rymkiewicza, który oczywiście docenia rolę 56 roku, ale jednocześnie mówi, że właśnie zaczęło się to, tak jak pani nazwała, nie udomówienie, ale kolaboracja z reżimem. I on to traktuje jako bardzo negatywne zjawisko. Nawet mówi, że to była gorsza kolaboracja niż w czasach carskich. Chciałem, żeby właśnie się panowie do tego ustosunkowali. Natomiast to, co powiedział pan profesor Stole, ja myślę, że pan troszeczkę bagatelizuje przyczyny tej dużej emigracji ludności żydowskiej w 1956 roku. Ja myślę, że to w dużym stopniu była jednak ucieczka przed odpowiedzialnością, bo się zaczęły poważne rozliczenia w tych resortach. No, w tym resorcie prawdą jest, że czołowe pozycje kierownicze niestety zajmowali Polacy pochodzenia żydowskiego. Także są plusy i minusy tych wszystkich zjawisk. Chciałbym, żeby właśnie panowie coś powiedzieli, jak może w kontrze do tego, co ja tutaj wygłosiłem. Ja mogę odpowiedzieć od razu. Proszę pana, nie obawiam się, że ujawnienie zbioru zastrzeżonego zmieni jakieś istotne rzeczy. Powiem panu tak. Już on się zaczął być ujawniany. Ja już oglądałem taką listę mniej więcej około 1000 teczek, które już zostały ujawnione. To znaczy oglądałem tylko spisy, o czym tam są. Nie? Czy nie zaglądałem do żadnych, bo tam nie było niczego, co by było interesującego, bo niczego, co by dotyczyło sfery polityki, sfery życia intelektualnego. Przeważnie to były materiały różnych struktur i różnych funkcjonariuszy. Nie obawiam się, powiem tak jeszcze, to by trzeba tutaj dłużej mówić o jakby warsztatowych sprawach, ale jeżeli oglądamy akta jakiejś organizacji, nie wiem jaką, weźmy tu dla przykładu, Związku Literatów Polskich, proszę bardzo.
akta na przykład Związku Literatów Polskich, no to widzimy w tych aktach na przykład doniesienia agentów, prawda? Znaczy poznajemy pseudonimy, poznajemy z treści, co ci agenci mogą wiedzieć, na co zwracają uwagę. I albo już wiemy, doszliśmy, kto to jest, no albo wiemy, że na pewno nie są ważni, to znaczy nie są, że tak powiem, osobami kierującymi tym Związkiem Literatów, analogicznie z różnymi innymi strukturami. A zatem moim zdaniem tu nie ma wielkich tajemnic i ich chyba nie będzie. To, że tak powiem, co do pytania skierowanego bezpośrednio do mnie, pan pytał jeszcze o Żydów i emigrację, to nie do mnie, to proszę. W sprawie emigracji Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, bo właśnie w przeciwieństwie do tej fali wczesnopowojennej, czy jeszcze była taka mała fala w 1949-1950 roku, kiedy po prostu Izraelczycy płacili za każdego emigranta, którego rząd polski wypuścił. Podobnie jak płacili Rumunom, to była taka handel ludźmi się odbywał, sprzedaż, no nie wiem, może tak okup był pobierany przez rząd polski za wypuszczanie emigrantów żydowskich. Mówimy tak. Członkowie frakcji natolińskiej, ci staliniści, którzy też mieli ręce obebrane we krwi, jak tam wielu innych, bardzo by chcieli właśnie, żeby tak było, żeby to Żydzi byli winni za to, ale muszę pana zmartwić, że niestety komuniści zostawili niewielki odsetek funkcjonariuszy bezpieczeństwa, jeśli się nie mylę, 2%. Co więcej, od mniej więcej 51 roku i to i we władzach partyjnych, i w aparacie bezpieczeństwa widać stopniowe odsuwanie od kluczowych rzeczy, zwłaszcza widać w aparacie partyjnym, że ważniejszy staje się towarzysz Mazur i Nowak niż towarzysz Berman i Mintz. Wbrew opinii, że to właśnie ta trójka z Bierutem stanowili najważniejszą. Oni wypadają z najwęższych gron decyzyjnych. Raczej się można spytać, dlaczego w Polsce nie było procesu Slanskiego. To był taki czeski komunista żydowski, którego powieszono razem z 12 towarzyszami. Berman się bał, że on będzie polskim Slańskim. To jest ta polska różnica, ale niestety takie proste rozwiązanie, że to źli żydowscy komuniści zaprowadzili nam stalinizm, a potem dobrzy polscy komuniści zrobili nam taki lepszy socjalizm, nie znajduje potwierdzenia w źródłach. To się nie uda, zwłaszcza, że jak powiedziałem, to było ponad 50 tysięcy ludzi, przeważnie drobnych rzemieślników, księgowych ze spółdzielni, studentów, tego rodzaju ludzi z miasteczek na Dolnym Śląsku, z dala od Warszawy. Olbrzymia większość emigrantów pochodziła z miejscowości położonych daleko od Warszawy, więc z pewnością nie rządziła wtedy PRL-em. Może jeszcze chcecie coś dodać? A propos tego, co pan mówi o kolaboracji, ja w ogóle uważam, że to nie jest dobra kategoria do analizowania postaw społecznych w PRL-u, zwłaszcza po 1956 roku, kiedy to władza komunistyczna no jest jednak, zyskuje pewną samodzielność wobec Moskwy. To jest tak, moim zdaniem, że kategorią jakby bardziej racjonalną, jeśli chodzi o analizę postaw społecznych, jest adaptacja. Ludzie się adaptują do warunków, w jakich muszą żyć. I pytanie jest, jak wyglądają konkretne postawy społeczne. Czy mówimy o ludziach pracujących w aparacie bezpieczeństwa bądź w aparacie partyjnym, o ludziach, którzy współtworzą system, wykonują różne funkcje represyjne, czy też mówimy o pisarzach, tak jak Jarosław Marek Rymkiewicz, o którym pan wspomniał, który też przecież nie zszedł do podziemia w żadnym momencie, publikował w czasopismach jak najbardziej jawnie ukazujących się, publikował książki i myślę, że nikt nie ma mu, nie powinien mu tego zarzucać, znaczy nie powinien zarzucać samego faktu, że publikował w legalnie ukazujących się wydawnictwach. Za każdym razem warto analizować, co pisał, czy Jarosław Marek Rymkiewicz, czy inni twórcy. I myślę, że każdy swoim własnym życiem zapisuje jakąś indywidualną kartę i jakby funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, nawet w warunkach PRL-u, samo w sobie nie jest jeszcze faktem nagannym. Chciałbym przypomnieć, że w 1945 roku rząd Rzeczpospolitej w Londynie określał jakby pewien taki kodeks stworzył, co godzi się robić w Polsce pod rządami komunistów. I w 1945 roku
jak najbardziej uważał i mówił o tym głośno, że Polacy powinni włączać się w odbudowę kraju, w odbudowę, nie wiem, gospodarki, szkolnictwa, że naganne jest włączanie się w budowę czy aparatu bezpieczeństwa, czy angażowanie się, prawda, w struktury partyjne. Także myślę, że warto za każdym razem zadawać pytanie, i to jest zadanie historyka, jak poszczególni ludzie czy poszczególne środowiska funkcjonowały w tym systemie, a nie używać pewnych kategorii, które są pewnymi wytrychami, czy które mają służyć potępieniu ludzi, którzy żyli w PRL-u. A takim słowem jest kolaboracja, i moim zdaniem to jest to nie jest dobre narzędzie do analizowania postaw społecznych. Nie wszyscy mogli pójść do lasu jak żołnierze wyklęci. Całe szczęście, że nie wszyscy poszli do lasu, bo wtedy naród polski by nie przetrwał po prostu, biologicznie także. Ja się z tym zgadzam, ale jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo o to nie byliśmy zapytani. A sobie przypomniałem, jak w tym kontekście przypomniałem sobie treść podsłuchów. Otóż podsłuchy to jest świetne źródło dla określania na przykład, co ludzie myśleli w danym czasie i na różne sprawy jak patrzyli. I pamiętam takie dyskusje Stanisława Stommy z Pawłem Jasienicą, podsłuchane z mniej więcej 62 roku one są, gdzie oni się właściwie zastanawiali nad odwracalnością czy nieodwracalnością przemian październikowych. Bo my tu mówimy w październiku, tak jak wszyscy mamy tą tendencję, że coś się wydarzyło i teraz to już się może tylko pogłębiać. To znaczy coraz więcej wolności albo utrwalenie pewnych zachowań, pewnych postaw. Ale w tamtym czasie, zwłaszcza kilka lat po, istniała taka obawa, że to się może cofnąć, że może wrócić, że tak powiem, do okresu bliższego stalinizmowi, że reżim nie tylko w Polsce, ale ze względu na sytuację międzynarodową, ze względu na problemy gospodarcze, ze względu na konflikty w ramach ruchu komunistycznego, no takie zjawiska, że nastąpi, że tak powiem, cofnięcie, mocniejszy przymrozek. I tego się bano, a w konsekwencji, tak jak owi rozmówcy, Stomma z Jasienicą, dochodzili do wniosku, no, że właściwie tego Gomułkę, to krytykujemy go za różne rzeczy, ale tak naprawdę to życzymy mu, żeby się umocnił, bo jak upadnie Gomułka, to przyjść mogą gorsi. I tam różne nazwiska padały, prawda? Zatem, kiedy mówimy też i o postawach społecznych i stosunku do reżimu, no to 56 rok spowodował, że ogromna część ludzi, no właściwie to była wdzięczna, można powiedzieć, temu, bo nie potrafiła przecież tego rozróżnić do końca. Tak mówiła po prostu, Gomułka zrobił Polskę lepszą, prawda? Znaczy pod Gomułką da się żyć. I jakoś to sobie ceniła. Jakoś to sobie ceniła i nie zakładała, że jest w ogóle możliwa jakaś radykalna zmiana. I poniekąd słusznie, bo nie była możliwa radykalna zmiana. Więc to też myślę, że warto w tym, w tych rozważaniach o 56 roku taką uwagę wypowiedzieć. Ja może dodam a propos właśnie kolaboracji, roli Gomułki. Ten termin w ogóle nie był używany ani przez tak zwany polski Londyn, ani przez tych ludzi, którzy zdecydowanie nie byli komunistami. Całkowita anachroniczność jego mnie uderza i tak się zastanawiam, dlaczego on nie był używany. To byłoby wiele, wiele powodów. Ale wspominając o Gomułce, to niewątpliwie do 78 roku, do wyboru biskupa Wojtyły na papieża, dwóch najbardziej popularnych ludzi w Polsce to był Wyszyński i Gomułka. To dziwny zestaw, ale nie mam żadnej wątpliwości, że akurat ci dwaj ludzie najbardziej popularni. Co dzisiaj co do Wyszyńskiego to nikogo nie dziwi, ale co Gomułki może dziwić, co po prostu świadczy o zapomnieniu, jak masowym poparciem był darzony Gomułka, zwłaszcza w drugiej połowie lat 50., no bo w drugiej połowie lat 60. zdecydowanie słabnącym, ale na początku swych rządów po październiku zdecydowanie był popularny i z pewnością jego polityka miała poparcie masowe. Zachęcam do zadawania dalszych pytań. Tam proszę, pani jest na górze. O, proszę, proszę bardzo.
I też kogoś może z mojej prawej, tak żeby mikrofon można było przekazać za chwilę, dobrze? Bardzo proszę. Ja nazywam się Ewa Łuczyńska. Chciałam zwrócić, znaczy tak, najpierw zwrócić uwagę na jeden aspekt, wydaje mi się dosyć ważny, tego rozwoju takiej wolności w Polsce, która nastąpiła no właściwie po 54, tak jak panowie wspominali. A potem zadam jedno pytanie jeszcze, bo wydaje mi się, że o tym nie było mowy. Chciałam zwrócić uwagę na rolę muzyki współczesnej, bo pan profesor Friszke wspomniał o muzyce popularnej, która oczywiście odegrała ogromną rolę w tym rozwoju, w takim tym powiewie wolności, który jakby powiał w Polsce, ale muzyka współczesna, która od pierwszego festiwalu Warszawska Jesień od 56 roku już zaczęła się rozwijać i wychodzić na świat, otwierać Polakom też takie okno na świat, ponieważ wtedy zaczęły przyjeżdżać do Polski duże zespoły, orkiestry o międzynarodowej renomie. I to też był taki, to też była taka niebywała nowość. Wtedy, wcześniej byliśmy na ten rodzaj muzyki całkowicie zamknięci, ona była zakazana. Podobnie zresztą jak jazz, który też od 56 roku zaczął się rozwijać w Polsce i no, ten rozwój był tak błyskawiczny i polski jazz rozlał się na cały świat w ciągu bardzo krótkiego okresu, krótkiego czasu. To są takie moje jakby uwagi do tego, co było mówione. Chciałam zapytać pana profesora Stolle o jedną rzecz. Wspomniał pan, że w zasadzie opozycja, jakakolwiek forma opozycji była niemożliwa przed 56 rokiem, czy właściwie dopiero w latach 60. się zaczęła rozwijać. Ja chciałam zapytać, co na przykład z Klubem Krzywego Koła, które się zaczęło, no, spotkania się zaczęły od 55 roku. I moje pytanie jeszcze następne, to jest takie, nie wspomnieli państwo nic o, chciałabym się dowiedzieć, jaka była państwa zdaniem rola tej rewolty robotniczej w 56 roku w czerwcu w Poznaniu i ruchu Poziomek. To tyle, dziękuję. Dziękuję, może od razu zbierzemy drugie pytanie, bo to już będzie ostatnia seria, proszę bardzo. Dobry wieczór, ja się nazywam Maria Świetlik. No mam kilka pytań, no ale najwyżej nie uda się na wszystkie odpowiedzieć. Skoro jesteśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich, to chciałabym jeszcze ten wątek żydowski przywołać. I dziękuję za to przypomnienie, że Wiesław Gomułka był tak popularny przez wiele lat PRL-u jeszcze. Natomiast dla nas, dla społeczności żydowskiej, no nie jest to nasz bohater. Od samego początku prowadził on politykę wyraźnie antysemicką, jakby nie abstrahując od tego, jakie jego były osobiste poglądy. Było to po prostu narzędzie prowadzonej przez niego polityki konsekwentnie i ta migracja 56 roku wiązała się również z tym, że właśnie uruchomił znowu ten wątek antysemityzmu w polityce wewnętrznej partii. Później to się pojawiło w wojsku i ten marzec 68 roku nie wziął się znikąd. On po prostu już się tam podgrzewał, tak, były te słynne przemówienia i na spotkaniach związków zawodowych i tak dalej. Więc bardzo by mnie ciekawiło, jakbyście państwo mogli jeszcze troszeczkę podsumować to, co się wydarzyło po październiku właśnie w takiej perspektywie, a sprawa żydowska. Druga część, to co mnie z kolei zainteresowało, to to, że wspomnieliście państwo o tym wpływie na sytuację polskiej wsi. I trochę wspomnieliście o robotnikach i tutaj pani też przywołała ten temat i bardzo by mnie interesowało właśnie opowiedzenie o tych przemianach z perspektywy 90%, czy wtedy może no już trochę mniej, 90% mieszkańców tego kraju, czyli nie uczestników
wąskiej grupy inteligencji, ale tych, którym PRL tak wiele obiecywał i tak ta sytuacja też się zmieniała, to znaczy inaczej właściwie każde pięciolecie przynosiło jakieś tutaj zmiany w tej polityce skierowanej, czy to związków zawodowych, czy jeśli chodzi o rady pracownicze, czy też o tą wieś, bo też postawiliście Państwo taką mocną tezę, że wysokotowarowe rolnictwo jest lepsze, ale to nie jest to, czego chcą chłopi, to nie jest to, czego chcą dzisiaj ruchy chłopskie na całym świecie i tego nadal nie chcą polscy rolnicy, więc też tak byłabym wdzięczna za taką wrażliwość, że jakby nasze inteligenckie wyobrażenie, co jest dobre dla rolników, no jest dosyć oderwane od tego, co oni sami na własny temat twierdzą, a przecież nie możemy im odbierać do tego prawa. I trzeci wątek, to też wydaje mi się warto jest opowiedzenia, to jest to, co się działo w samym 56 roku. I też mam poczucie, że jest taka trochę uproszczona przez Państwa prezentowana wizja tej władzy, która przekazała władzę w zasadzie Gomułki, przecież on jej nie wziął, tak, on ją dostał, on był po prostu, został wybrany przez ten odchodzący aparat i to, co się działo w momencie, kiedy było zagrożenie wejścia wojsk radzieckich, tak. Też myślę, że jakby już jest czas, żebyśmy zaczęli tą historię bardziej szczegółowo opowiadać niż w takiej uproszczonej wizji, że oto wcześniej rządzili nami jacyś, jak to się mówiło w PRL-u, płatni zdrajcy pachołki Rosji, a Gomułka był tym zupełnie niezależnym. On także prowadził tą politykę gospodarczej zależności, a z kolei poprzednia władza też przecież walczyła o to, żeby nawet z tych deputatów węglowych się wycofać, no ale też sytuacja jakby globalna była taka, że tych ruchów zbyt wielu nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze ktoś, pamiętam, zgłaszał się, o tutaj pan, to będzie ostatnie już pytanie, bo czas nas się skończył. No ja tutaj chciałem podnieść kwestię, która jest dość kluczowa, znaczy się absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o październik, a która nie została, znaczy się czuję tutaj, że została całkowicie pominięta w tej naszej debacie. Chodzi właśnie generalnie o kilka takich małych faktów, które decydowały o tym, jak będzie później wyglądać PRL, jak będzie wyglądać Polska i że nie nastąpi odbudowa systemu stalinowskiego. Mianowicie chodzi tutaj, no i tych faktów cichym bohaterem okazał się nie kto inny jak pierwszy sekretarz Edward Tochab, którego postać tutaj jest moim zdaniem też bardzo mocno pominięta. Chodzi tutaj o to, że no, kilku historyków mogłoby się poważyć na stwierdzenie, że polski październik mógł być pretekstem do demonstracji siły i determinacji armii radzieckiej w związku z tym, że właśnie wojska radzieckie w okresie w październiku 56 roku ruszyły w kierunku Warszawy, ruszyły w kierunku Wybrzeża, koncentrowały się na granicy NRD i przygotowywały się do krwawego rozstrzygnięcia polskiej odwilży. No i tutaj właśnie pojawia się ten Edward Ochab, który dobił trochę wcześniej takiego układu, zrobił taki układ z Chińczykami, z Chińską Republiką Ludową i właśnie to wsparcie od Chińczyków, którzy zadeklarowali, że jeśli Rosjanie będą interweniować, to i oni uderzą. I to wsparcie Chińczyków zadecydowało o tym, że... Poproszę o pytanie na koniec. No i właśnie chciałbym, aby Państwo się odnieśli do tej kwestii. Poprosić właśnie o odniesienie się do tej kwestii. Jak dzielimy pracę, kto na jaki temat? Na robotnika. Dobrze, to o robotnika zacznę. Może postaram się krótko odpowiedzieć pani na pytanie o robotników, bo już trochę o chłopach mówiliśmy. Znaczy, generalnie poprawiła się dosyć znacznie jednak sytuacja robotników. Znaczy, mam na myśli po pierwsze pewne podwyżki płac, które
No, podam może jedną taką daną, która jakoś to obrazuje. Na początku lat 50. około 70% budżetu pracowników fizycznych w Polsce te rodziny wydawały na żywność. Tak? Pod koniec lat 50. to jest 50% budżetu. Tak? Czyli to pokazuje pewien realną zmianę poziomu życia. Tak? Bez przesady, ale jednak. Tak? Znaczy, to jest jedno. Poprawa też jakoś tam warunków pracy nastąpiła. No, przede wszystkim zniesiono też ustawę o socjalistycznym zabezpieczeniu dyscypliny pracy, ustawę o dyscyplinie pracy, która represjonowała tych robotników. Tu rok 56 jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o historię rat robotniczych. To znaczy, to jest moim zdaniem jeszcze nie do końca rozpoznany temat. To znaczy, organizowanie się robotników w fabrykach, w różnych zakładach i postulowanie, znaczy próba przejęcia kontroli nad produkcją, nad przedsiębiorstwami, udział w jakby zarządzaniu fabrykami. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ono też pokazuje, jak tak naprawdę robotnicy, ja sądzę, że tak było przez cały PRL, usiłowali jakby egzekwować to, co im ten system jakoś obiecywał od początku. To znaczy, po pierwsze, zabezpieczenie takie socjalne, to, żeby w ogóle też mieć pracę, ale też właśnie to, żeby rzeczywiście oni rządzili w tych fabrykach. To się rzeczywiście nie udało i rady robotnicze zostały szybko, w zasadzie już do 58 roku, w zasadzie ich znaczenie zostało zmarginalizowane, ponieważ to była zmiana, która by jakoś rozsadzała sposób zarządzania gospodarką. Tak? I tutaj właśnie możemy mówić właśnie o ciągłości, tak? O tym w ogóle żeśmy jakoś nie mówili, skupiając się na tych zmianach, tak? Ale to już tak może pokrótce, to jest jeden z przykładów pewnej ciągłości. Tak, pewnej ograniczoności tego, żeby ten system mógł się reformować. Tak, pewne zmiany były z pozoru może drobne, ale jednak byłyby zaprzeczeniem jakoś tam zasad funkcjonowania, podstawowych zasad funkcjonowania tego systemu i rady robotnicze są tutaj przykładem. Dziękuję. Może ja bym odpowiedział na to pytanie na temat Gomułki, które pani zadała. No ja jednak inaczej widzę postać Władysława Gomułki. Myślę, że i w latach 40. i potem w 56. roku prezentował inną wizję Polski komunistycznej. Komunistycznej, tu nie ma wątpliwości co do tego, że Gomułka nie był demokratą, niż wielu innych polskich komunistów. W 48. roku Gomułka zostaje wyeliminowany z kierownictwa partii, ponieważ nie godzi się na narzucenie Polsce modelu sowieckiego, no w takiej wersji, w jakim się ukształtował w Związku Radzieckim w latach 30. Świadomie rzuca wyzwanie Stalinowi na plenum w czerwcu 48 roku, wygłasza referat, który jest właściwie pewnego rodzaju, tak jak powiedziałem, wyzwaniem rzuconym i Bierutowi, i Stalinowi. Mówi o tym, że w historii polskiego ruchu robotniczego to Polska Partia Socjalistyczna miała rację, ponieważ doceniała kwestię narodową, a nie Komunistyczna Partia Polski. W takim ezopowym języku, w którym toczono spory wewnątrz partii, no to jest jakby oczywista deklaracja, że komunizm w Polsce powinien się różnić istotnie od modelu sowieckiego. I jednak w 56 roku powraca do władzy z konsekwentnym programem rozluźnienia zależności Polski od Związku Radzieckiego. 12 października 1956 roku po raz pierwszy występuje na posiedzeniu biura politycznego, jeszcze nie jako członek tego biura, i właściwie jego program dotyczy w głównej mierze zmiany modelu stosunków między Polską a Związkiem Radzieckim, wycofania z Polski radzieckich generałów i oficerów i zaprzestania wywozu węgla. Więc jednak uważam, że przy wszystkich błędach, które popełnił, wszystkich jakby potem działaniach represyjnych, odchodzeniu od liberalizacji, on miał konsekwentną, przemyślaną wizję jednak odrębnego modelu polskiego komunizmu, innego niż w Związku Radzieckim. A stosunek Gomułki do Żydów to pewnie profesor Stola będzie o tym mówił, ale zgadzam się z panią, że z całą pewnością był nastawiony do komunistów polskich żydowskiego pochodzenia niechętnie. To już jakby dał temu wyraz w tym swoim słynnym liście do Stalina przekazanym w 1948 roku. No, zapewne Gomułka wierzył, że on jest właśnie ofiarą żydowskich komunistów, którzy go eliminują z kierownictwa.
Sądzę, że nie Gomułka był motorem potem czystek antysemickich w latach 60., ale na pewno dawał im przyzwolenie i z pewnością uważał, że komuniści żydowscy nie mogą być darzeni takim samym zaufaniem jak polscy komuniści. To jest bardzo skomplikowane, nie na taką krótką wypowiedź. Nie zamierzam go bronić, ale jednak to nie on był głównym motorem nagonki antysemickiej w Polsce w latach 60. Co do tego nie jestem pewien, znam inne relacje. Proszę Państwa, no tutaj Pan mówił o brakach. Ja bym powiedział tak, znaczy w ogóle jest problem z tym, że ten 56 rok jest, mimo prac profesora Machcewicza, on jest słabo zbadany. Znaczy tu jeszcze jest dużo rzeczy bardzo istotnych do zbadania, zarówno jeśli chodzi o różne układy i tarcia w samym kierownictwie, o przemiany w strukturach władzy, jakie relacje ze Związkiem Radzieckim w pewnych szczegółach, a to trudno badać właściwie, jak i inne elementy całej tej gry politycznej. To właściwie na ten temat wiele przez te 25 lat jeszcze nadal nie zrobiono. Pan wspominał Ochaba. Oczywiście, znaczy rola Ochaba była bardzo duża i per saldo pozytywna. Nie można mu odmówić i starań na rzecz, że tak powiem, właśnie odwilży, postępu pewny odwilży tutaj w Polsce, choć do pewnych granic, bo na przykład pamiętam w 57 roku to on był jednym z głównych wnioskodawców, żeby skończyć z procesami rehabilitacyjnymi. Wypuścić więźniów okej, ale rehabilitować to już nie za bardzo, bo to osłabia prestiż władzy. Więc to był jednak twardy komunista i zwolennik niewątpliwej dyktatury, ale jednocześnie dążył do, że tak powiem, osłabienia tych elementów represyjnych niewątpliwie. Pan tutaj wspominał rozmowy z Chruszczowem i problem, że tak powiem, inwazji. Tak, to wszystko prawda i chciałbym tu wspomnieć jeden materiał kluczowo ważny dla tego października, mianowicie rozmowy w Belwederze z Chruszczowem. To stosunkowo późno, bo chyba, nie wiem, z 5-6 lat temu ten materiał został ujawniony, ogłoszony, to są notatki Jana Dzierżyńskiego z rozmów z kierownictwem partii sowieckim, polskim, które się odbywają w Belwederze. To jest duży materiał, w sumie kilkadziesiąt stron druku, ogłoszonych najpierw przez Rakowskiego w Dziś, a następnie w takim tomie wydanym przez Uniwersytet Warszawski z ważnymi materiałami października. Więc polecam uwadze dla osób głębiej się trochę interesujących. No ale tam rozmówcą głównym Chruszczowa był Gomułka jednak. Ochab jak najbardziej uczestniczył, ale ciężar, że tak powiem, tego sporu brał na siebie przede wszystkim Gomułka. No i teraz tutaj sprawa była wspomniana Klubu Krzywego Koła. No tak, Klub Krzywego Koła zaczyna swoją działalność w roku 55 i w zasadzie trochę tego nie wiemy. To znaczy niewątpliwie inicjator klubu, czyli Garstecki, no był właściwie nawet nie to, że agentem, bo agentem też, ale wcześniej był jednak pracownikiem wywiadu na placówkach w Rzymie i w Paryżu, następnie uwięziony w okresie właśnie walki z Gomułkowszczyzną. Nawet nie bardzo wiem, jak to oni łączyli, ale widocznie został uznany za przedstawiciela właśnie szeroko rozumianego tego odchylenia. W więzieniu napisał z 10 opracowań, takich analitycznych i ciekawych, o różnych ugrupowaniach konspiracyjnych, więc nawet jak siedział, to współpracował. Po czym wyszedł i krótko potem, po wyjściu, prawda, stworzył pomysł takich niezależnych dyskusji na tematy różne, głównie związane ze sprawami artystycznymi, literackimi, nie żadną polityką, jako taki wentyl bezpieczeństwa w ramach tej pierwszej fazy odwilży. To jest wszystko prawda. Znaczy, i właśnie na pytanie kluczowe, czy zrobił to z własnej woli, korzystając z temu, że mu pozwolono, bo
No bo miał takie, że tak powiem, możliwości, żeby uzyskać taki placet i zapewnić, że tam się nic złego nie będzie działo, czy też odwrotnie, czy też tylko wypełniał jakąś misję, to tego my nie wiemy właściwie. Natomiast no, stopniowo to się wszystko wymknęło spod kontroli. To jest element tej dynamiki, o której mówiliśmy na początku. To znaczy, że następują zmiany świadomości ludzi i poszerzają się warunki wolności, czyli to coraz więcej można, prawda? Coraz więcej ludzi przychodzi, coraz bardziej to się staje spontaniczne. Tak też było w ciągu roku 56 ze wspomnianym tutaj klubem Krzywego Koła. No, kilka kwestii, których koledzy nie zdążyli wspomnieć. Tam była mowa o odrodzeniu muzyki współczesnej jazzu w Polsce po 56 roku, owszem. Ja nawet dodam, że ta Polska była takim miejscem, gdzie zjeżdżali się obywatele innych krajów komunistycznych. Jest świetny artykuł Lizy Jakielski, jak właśnie te zjazdy na warszawską jesień to było takie jedyne miejsce między Łabą a Morzem Chińskim, gdzie można było posłuchać dobrej muzyki współczesnej i wszyscy melomani, którzy o tym wiedzieli, próbowali do tej Warszawy przyjechać. Podobnie było z jazzem, ale to nie tylko. Warszawa miała też najlepszą bibliotekę socjologiczną pomiędzy Berlinem a Morzem Chińskim. Więc pod paroma względami to PRL się wyróżniało. Ja zaczynam brzmieć tutaj jak apologeta komunizmu. I na koniec jeszcze, myślę, że to będzie świetnie brzmiało, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich broni Władysława Gomułki. Otóż zgoda na emigrację Żydów nastąpiła przed powrotem Gomułki do władzy, więc z pewnością nie miał na to wpływu. Mógł ją zatrzymać, ale nie zatrzymał. Są zachowane dokumenty dyplomatów izraelskich, którzy rozpływają się nad rządami Gomułki i nie robią tego publicznie tylko dlatego, żeby nie zwracać uwagę państw arabskich, że trwa zmasowana emigracja z Polski. Nawet wydaje mi się, że były fałszowane roczniki statystyczne Izraela, żeby to ukryć. Ale są dokumenty zachowane, jak oni to ukryją, że świetnie, oby tak dalej. Gomułka pozwoli z powrotem na finansowanie z Zachodu, czyli pieniądze jointu z powrotem zaczynają płynąć do Polski po kilku latach przerwy. Możliwości w miarę swobodnego życia kulturalnego wewnątrz TSKŻ-u niemożliwe w latach 51-53 z pewnością. Więc aczkolwiek napisałem książkę o kampanii... Miał też swoje wady, chciałbym, żeby... Napisałem książkę o kampanii antyżydowskiej w 68 roku, ale powiem tak, to na co zwróciłem uwagę przy Gomułce, to był twardy facet. Jak siedział w pudle, to był twardy i się nie dał. Znalazłem fantastyczne notatki z jego rozmów z towarzyszami radzieckimi, gdzie on po prostu podnosi głos i krzyczy w latach 60. No nie sądzę, że jakikolwiek inny przywódca komunistyczny, może przed Czałszewską, ale to już dużo, wiele lat później, mógł się na coś takiego zdobyć. Ja proszę tak, to była polska dyktatura komunistyczna. To już nie była imitacja Związku Radzieckiego tylko była polska dyktatura ze wszystkimi wadami dyktatury, tak, tego zamordyzmu całego, który jednak powrócił. Ale to nie była tylko skutek, że pani Zofia Gomułkowa nie była najsympatyczniejszą osobą, jak niektórzy twierdzili. On z zupełnie innych powodów godził się na pewne rzeczy, na których chciałem powiedzieć, że dzisiaj żaden poważny polityk by się nie zgodził, ale się ugryzłem w język. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za uwagę, bardzo dziękuję naszym panelistom.